Halo, halo, dzień dobry Państwu, hej, no Janu z tej strony, witam Was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Isengradem w Divide and Conquer. Zaczynam od razu na początku tury 171, wow, już powoli docieramy do 200 tury, nieźle. No i w planie jest na pewno, jak mówiłem pod koniec odcinka poprzedniego, zdobycie Balornu na 100%. Chciałbym także rozgromić tę armię tutaj, by móc wreszcie zrobić ofensywę na te, zobaczcie, osady na, no nie wiem, wybrzeżu, nie wiem, czy mogę nazwać to wybrzeże, bo jednak jest to rzeka, a nie otwarte morze, czy też ocean mniejsza. Chcę na pewno zająć te osady. No i tak, tutaj jest już wsparcie nadciąga. No i stąd myślę, że śmiało będę mógł, zobaczyć zająć Dunlarach i to tak naprawdę bez żadnego problemu. Bo Dunlarach, no, pozwoli nam odciążyć Dunajard w całości. Chyba. Nie sądzę, że gdybym, że po zajęciu tej osady będzie komputer dalej kierował wojska w to miejsce. Nie wydaje mi się, więc śmiem zaryzykować. Zobaczymy. No kur! Czaczki! Hendożone! Okej, próbujemy dalej. Może się wreszcie uda. No patrz, jaki nie fart. Zwróćcie uwagę, dwóch agentów wysłałem i ani jednemu się nie udało. Wow. No dobra, to będę musiał na pewno spróbować zrobić kolejnych agentów sobie dowypować, tyle że nie mam teraz kasy w tej turze. No to już ich, powiedzmy, że zakolejkuję. Tutaj nie mam takiej możliwości, a więc zróbmy to jeszcze w tym miejscu i co? No i boli mnie troszkę gardło, a więc nie jest to zbyt dobra wiadomość, niestety. Ale nic z tym faktem nie zrobię, już powiedzmy, że to gardło przestaje boleć. Liczę, że po nagrywaniu nie zacznie znowu, bo ja mam taką tendencję, że jak mnie boli gardło, to jest takie bolenie na zasadzie, że łatwo jest mi potem to gardło zedrzeć. I to jest naprawdę przerąbana sprawa. Dobra, z Gindu bierzemy wojska. Myślę, że możemy wziąć sobie tych o żołnierzy, tak żeby, zobaczcie, ta trójka pozostała darmowa. No i fajnie, ich pakujemy tutaj na wsparcie. A tym ziomem chyba na automacie, bo to są, zobaczcie, jedynie jacyś słabi kolesie, bym ich tutaj podobijał, a więc panowie, sayonara, zjeżdżać. No, automat korzystny. Dobijamy wszystkich brutalnie. Kaman, 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 leżycie. No i tak, idziemy teraz gdzieś tu się ustawmy najchętniej. I w Balornie, a już mam tutaj szpiegów, fantastycznie, plus kolejny się pakuje, może jemu się uda. Dobra, no jest 100% szans, że nas wpuszczą. No to w tej sytuacji chciałbym teraz sobie zaryzykować i wziąć tych kolesia, więc ciebie, ciebie, wszystkie oddziały te niepobijane, zapakować ich razem tutaj. No i teraz ci goście jeszcze później z najemnikami i potem ze wsparciem stąd na pewno wroga zdominują. Oddział z Bregnas natomiast chciałbym wysłać do Dunajardu. Tak jest, tutaj muszę ofensywę lepiej przygotować. W Isengradzie obecnie niczego zrobić, no tak za bardzo nie mogę. Tu jeszcze mam dwie jednostki, fajnie. No to oddziały, które wyrobuję na tym froncie, myślę, że będę sobie dosyłał na pewno na tereny właśnie północne. Z tym jeszcze poczekam z turę dwie, bo czekamy na te oddziały elitarne. Czyli tak, was chcę wysłać, myślę, że tutaj, do tego miejsca. Stąd też się wszystko ładnie nam elegancko werbuje, więc też już się macie tam fajnie zakolejkować. A was już w sumie tutaj wyślę, niech będzie. No i pięknie, no czekamy, aż nas krasnale zaatakują. O ile nas zaatakują, bo no dziwi mnie to, nie wiem, czy się po prostu zepsuła troszkę sztuczna inteligencja, bo komputer ze sobą nie walczy. Nie wiem, czy mają wojnę, ale się nie biją i to jest dziwne bardzo. Totalnie tego nie rozumiem. A ciekawe się, czy by chcieli w ogóle sojusz? To tak for fun. Dobrze, że my się nie zgodzili, bo potem musimy to zerwać. No i by to nie było jakoś za bardzo, no, dla nas fajne. To jest armia, trzeba powiedzieć o Tengri, czy mi się wydawało? Nie, chyba mi się wydawało. Ach, Nojan Tengrysta. Dobra, tu nas Gondor będzie atakował w tym miejscu. No, z kolei sytuacja jest taka średnia. Wiecie co, ja tych gości wyślę jednak na południe, bo ja muszę to miejsce umocnić, a jeszcze czekam na kulturę, by nasze najlepsze oddziały, no w ogóle, były w stanie się przetrenować, bo jeszcze nam brakuje troszkę procent, dlatego od razu was wysyłam. I będzie dobrze. Zróbmy sobie zapis Isengard 52. I kończymy turę. Oho, Rończycy. No ciekawi mnie, czy będą w ogóle atakowali, bo no Rohanowi też się zbugowało. Ej, a i całe szczęście przeciwko nam, to znaczy zbugowało, no tą osadę pod Dol Guldur zaatakowali, więc troszkę to wyklucza to zbugowanie, ale no może są jacyś bierni. Najbardziej mnie drażni to, że się nie biją z Easterlingami, bo kurde, no ci Easterlingowie tak tam ładnie na północy podbijają Erebor i Dale, aż dziwne, że o Rohan się nie pokusili. Może celowo mają jakiś pakt, jakieś tam konszachty zawarli przeciwko innym frakcjom i no, Rohan przyzwala na podbój północy za gwarancję bezpieczeństwa, ale myślę, że ta gwarancja będzie tylko i wyłącznie tymczasowa i na 100% run, kiedy już zdobędzie co jego, no to rzuci się na oponentów. O Boże, Balorn się umocnił. Wiecie co, ja Balorn chyba będę brał głodem, nie wiem ile to potrwa, ale prawdopodobnie tak właśnie zrobię. No i mamy atak na moją osadę, ojojoj, i atakuje masa piechoty. Szkoda, że nie mam tu Nazgula, no bo Nazgul na taką ilość, zobaczcie, ciężki piechoty byłby po prostu idealny. Dobra, to w takim razie widzimy się po bitwie.
Udało się, fantastycznie. Dobijmy uciekinierów, no chyba nawet dojdzie do tych słynnych 90%. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że teraz w przeciągu dwóch tur Gondor mnie nie napadnie, bo potrzebuję właśnie tyle, a nie mniej, a nie więcej, żeby dostać posiłki. A jak już posiłki dotrą, to na luzie damy radę. No, proszę bardzo, zwycięstwo heroiczne. Ale jednak obecność na Zgula dałoby jeszcze większą przewagę i straciłbym w zasadzie tylko oddział garnizonowy, bo największe straty właśnie poniosły garnizonówki. Cała reszta mało dostała damage'a. No w ogóle nie, czy słyszeliście, już wam o tym chyba mówiłem, że jakiś czas temu była rekrutacja na testerów do The Dawnless Days. Fajnie, czyli jeśli już testują, to oznacza, że kampania jakby nie było jest, no tylko wiadomo, że trzeba teraz to wszystko zrobić. W całość, te budynki, wszystkie cechy, tabelki, to wymaga naprawdę masy roboty. O, w ogóle chyba miałem oddziały, żeby dostać na wsparcie, ale o tym zapomniałem prawdopodobnie, bo to były oddziały nawet fajne. Czy tak? Tak jest, kurde, zobaczcie, mam takie oddziały, by je dosłać. No niestety, zapomniałem. No nic. No i wiem, że tam przyjęli chyba kilkadziesiąt osób do tego, ale to robili normalnie przez zgłoszenia i żeby się dostać, to nie wiecie, nie może być jakimś, powiedzmy, że randomem, w cudzysłowie, bo się nie odmienia. Ale no, mieć jakąś tam reputację totalurową, być aktywny na forach, żeby były osoby, które mogą za ciebie poświadczyć, że na pewno nie zlikujesz plików, bo no takie zlikowanie plików na pewno nie byłoby czymś fajnym. Ja myślę, że na luzie bym dostał taki dostęp, ale nie chcę. Ja wolę sobie poczekać na to, że będzie wersja normalna. W zasadzie bym jakieś może filmy mógł nagrać, ale po co? Wolę faktycznie, jak już do tego moda podejdę, no to żeby to było takie podejście epickie. Iście epickie. Dobra, zróbmy sobie taki zwykły werbunek. Albo nie, werbunek poczeka. Chcę teraz zrobić sobie na pewno świątynię i mimo obecności, a nie, bo tu nas góra nie ma. No się denerwują, ale tak denerwują się na styk na szczęście. Endwady może się ulepszyć, ale to myślę, że i możemy co najwyżej zakolejkować. No dobra, no i trochę nam pieniążków pozostało jeszcze w skrapcu na jakieś tam ewentualne jednostki. Wydajmy sobie to na przykład na trole, na katapulty, na coś takiego. Świetnie, idealnie. Tu jest, zobaczcie, już mamy oddziały. No i na pewno ten generał myślę, że mógłby zostać wysłany, powiedzmy, że gdzieś tam na zachód. Was też już bym chciał sobie tutaj na pewno przesłać w te okolice. I mamy dwie kolejne jednostki, czyli was na pewno przesłamy na południe. A tutaj, czy już wreszcie mam do was dostęp do przetrenowania? No jeszcze nie mam dostępu, niestety. Dużo trzeba czekać. No jest to wymagająca sprawa. O, ale tutaj możemy zrobić teraz taki myk najemników, dorwać, żeby wypchać miejsce i na pewno podejść bliżej. Pytanie, to się utrzyma 8 tur, no garnizon jest duży, w zasadzie tylu szpiegów jest tak naprawdę ilość wystarczająca, żeby to wyszło. No, ale nie wiem, nie mam pojęcia za bardzo, jakbym chciał to rozwiązać. Na pewno chciałbym, żeby tutaj był jeden szpieg i mi pokazywał tą twierdzę, bo tą twierdzę będę chciał też zająć od razu Blitzkriegiem, ale tu już muszę się nastawić, że mogą być desanty, bo jak to zdobędę, mogę sobie jeszcze tą twierdzę zdobyć, chociaż to jest miasto, no to może tą twierdzę zdobędę i będę miał takie dwie twierdze, gdzie Gondor będę zatrzymywał, albo już normalnie ta ofensywa pójdzie tak konkretnie, nie będę się tutaj wstrzymywał. Też może być taka opcja. Ciebie powoli, kolego, będę na północ kierował. Tutaj się, o, ten szpieg zrobił. Dobrze, że go, zobaczcie, zakolejkowałem. Bardzo dobrze, bo dzięki temu jakaś kasa wpadła po drodze. No i były na to normalnie możliwości. A więc wejdź tu na spokojnie. Szansę masz dosyć sporą, że wszystko będzie ok. No to zróbmy tak. Wszystkich panowie was na pewno pakuję. Poproszę jeszcze tyle jednostek. Oho, no i praktycznie pełna armia. Plus jeszcze wpadną jacyś tam najemnicy. Zarąbiście. Do tego jeszcze mogę... O, mogę jeszcze ciebie wziąć. No i świetnie. A czy stąd kogoś mogę zabrać? Nie za bardzo nie mam takie potrzeby. No to ja cię wyślę jako takie wsparcie, posiłki, coś ten teges. Szpieg też tam leci na 100% na północ. Dobrze. W Orod szpieg żaden niestety nie powstał. W Alkwood też niestety nie udało się nikogo korzystnego dowrybować. A w ogóle w tym London Angren już mam możliwość... O, mogę sobie was dać do kolejki. Bardzo fajnie. Dokładnie o to chodziło. No i zobaczcie, jak wszystko to się ładnie teraz układa. No, po prostu przepięknie. No, kampania zdaje się być naprawdę cudowna. Kapitan Burnin. O, czyżby coś się tu ruszyło jednak? Nie, no wciąż się nie oblegają, ale tutaj są ci generałowie. Jeśli ich uda się wybić, a pewnie się uda po czasie, to zniszczymy Khazad-dûm przez rozbicie całej dynastii. Dobra, ten Dol Guldur niestety nam spada przyrost populacji, ale i tak to powinno się wyzerować, gdy się dobudaje ten budynek. I wtedy już będzie na plus znowu. Świetnie. Ten szpieg, zobaczcie, trochę tak, ja wiem, czy jest useless? Nie, w sumie był w dobrym miejscu. Chciałbym, żeby te tereny były tak ładnie rozjaśnione. Tu czekamy dalej w tej zasadzce. W tym miejscu mamy dużo oddziałów na wsparcie ewentualne. No i te nasze oddziały podstawowe mają po 8 pancerza. Fajnie.
Może, kurde, szukam, czy czegoś jeszcze nie zapomniałem, ale na to wygląda, że wszystko już chyba zrobiłem i możemy turę sobie elegancko zakończyć. O, jeszcze myślę o ciebie. Tak, o, wysłać. W ten sposób, no ty zmierzasz na pewno w tym kierunku i jeszcze mam do zwerbowania kolejny oddział najemników, ale chyba nie muszę, bo moje wojsko widzę, że są pełne, niepoobijane. No brakuje tutaj jeźdźców na pewno, to zdecydowanie brak kawalerii nie jest niczym dobrym. To ja bym sobie chciał jednak, tak myślę... Jak to zrobić? Was połączyć i was cofnąć, a w ich miejsce dać kawalerię. No ale to dopiero tam w turze kolejnej na spokojnie i jeszcze się nie musimy z tym na szczęście śpieszyć. Dobra, czy dałbyś radę, panie Nazgulu, tak w miarę mądrze przy tej granicy zrobić jedną wieżyczkę? Dałbyś radę? Jakbyś dał radę jeszcze zrobić jednego najemnika, by był, no to byłoby wtedy fantastycznie. No i super, Sudur się powoli będzie rozwijało, no już nasza kultura brynie do góry. Koniec tury! W której turze ten Nazgul się nam wykrzaczy, pamiętacie? To była 156? Czy 153? Czy to była w ogóle tura 160 któraś? Bo już mamy 172 i Nazgul chyba jeszcze nie wrócił, nie pamiętam. Może ktoś was kojarzy, jeśli tak, to jakbyście mogli dać znać w komentarzu, to byłoby fajnie to wtedy zweryfikować. O, i gdyby oni napadli wszyscy Alkwood, byłoby super, bo Alkwood to jest chyba ta mocna osada, chyba tak. Byłoby naprawdę rewelacyjnie. A, i tu jeszcze mam szpiega, którego muszę podesłać pod osadę, no i Londdir może zostać za chwilę zaatakowane. Piję sobie herbatkę, no, powrót do herbat. Lubię herbatki. Ale za to jeszcze bardziej lubię gorącą czekoladę. Do tego to mam naprawdę słabość ogromną. Kiedyś były takie fajne w Lidlu i byłem ostatnio... No, mam kawałek do Lidla, więc się przejdę taki dłuższy spacerek. Chociaż nie wiem, czy nie byłem rowerem, mniejsza. Chciałem sobie właśnie kupić czekoladę, bo tam były takie naprawdę dobre w saszetkach, takie idealne, bo już nieraz kupowałem słabe czekolady, a te w Lidlu były super. No i mi babeczka powiedziała, że nigdy nie mieli w tej ofercie, że to musiała być jakaś edycja limitowana. Szkoda wielka. Jestem naprawdę tym faktem załamany, bo no tak lubię gorącą czekoladę. No lipa straszna. Dobra, panowie, wy tam postaracie się wejść, jakby się udało jeszcze chociaż ze dwóm byłoby świetnie, bo Dunarach, no fajnie byłoby tak zająć się Blitzkriegiem, ale widzę, że byłoby fajnie, ale nie do końca nam się to uda, niestety. Dobra, dawaj mi tutaj szpiega, niestety nie mam, no to okej. Okay. Wojna. Eret Luin bije się z Dunedainami, what the fuck? Tego bym się nie spodziewał, okej. Okay. Foldbrook się już nam ładnie, zobaczcie, zupgrade'ował. W Helmowym Jarze powstało coś takiego, no to może sobie idźmy pod rozwój lepszą świątynię, niech będzie. W Edoras w ogóle baraki lepsze by były fajne. Co wy na to? Albo nie, może na razie idźmy od tych najtańszych rzeczy, które nam jakikolwiek przychód przyniosą. Tu jeszcze w Heorot... kurde, tak sobie myślę, co by zrobić w Heorot. Może Wargów? No, jeźdźcy by się na pewno tu przydali. No i w Limhir, o tutaj, byłby też fajny budynek Grokhat. Czyli przyrost populacji, a później mniejsze koszta przetrenowania jednostek. Zmniejszmy do tego podatki na pewno. Tutaj chyba na razie niczego nie zrobię, troszkę finansowo stoimy tak średnio, to mi kosztuje 3 koła i się już w całości z pieniążków ogołocę, czego nie chcę, to prędzej wolałbym teraz sobie zrobić na przykład w Dol Guldur, jako że tutaj kultura już jest fajna, no nie, najchętniej bym zrobił sobie to, a więc lepszy werbunek, tylko do lepszego werbunku potrzebuję z czegoś innego zrezygnować, a mógłbym wtedy zrezygnować z tego budynku, no i właśnie zrobić tam najlepszą świątynię tutaj, nie świątynię, tylko baraki, o właśnie, was przeszkolić w międzyczasie. Świetnie, i raport końca tury, i jest dobrze, jest bardzo dobrze. O, zobaczcie! Wyszli mi naprzeciw, ale nie wiem, czy komputer właśnie nie strollował, bo teraz ja mogę sobie go totalnie olać, tak całkowicie, sobie zdobyć Balorn. I Balorn zdobyć praktycznie z Afryko, i ja właśnie to zrobię, i że tak powiem, gratuluję mózgu, kolego. O, ile kasy wpadło, zarąbiście. No, pozostaje komputerowi pogratulować mózgu, bo naprawdę to, co zrobił, nie było ani trochę mądre, ani trochę. Ja pizgam, ale chłop strollował, czajcie. No tak strollować to... Oddać twierdzę w ten sposób. No ja wiem, że chciał honorowo wyjść mi na pole i zrobić. To był honorowo z jego strony. Chciał wyjść w polu, nie chciał, żebym bił się w murach, no ale kurde. Na wojnie wygrywa sprytniejszy, a nie ten bardziej honorowy, więc no cóż. Żeś błąd popełnił, kolego. Mi się tam bić w polu nie chciało. Chętnie chciałbym, żebyś teraz zaatakował mnie tutaj normalnie w osadzie. To byłoby teraz bardzo fajne. Dobra, teraz w tym miejscu w Londdir, no jest taka sytuacja, że ty mi, kolega, atakujesz. Myślę, że gdybym wysłał trolle tutaj do pomocy. A poza tym jeszcze bym chciał wysłać... na jakiś jeden chociaż dobry oddział do pomocy, żeby na pewno mieć tu wygraną. No myślę, że to byłoby super, tylko żeby tutaj cały czas pozostawało te procent 70, bo jak będzie mniej, no to będzie źle. A czy to w ogóle ja mam zrobione? Nie mam zrobionego garnizonu. No właśnie, no i to jest już wiadomość nie do końca dobra. To chyba jeszcze wziąłbym z jedną jednostkę, co wy na to? Spiknierów, o! No i, no kurde.
Nie mogę. No to musimy w takim razie wziąć sobie jakiś korsarzy, powiedzmy, że was na przykład, i powinno być tutaj teraz idealnie. No i super, i jest idealnie. Tu na dole chyba już niczego nie ma, to już są moje Włosi. Tak jest, mamy Bregost. I to jest duże miasto. Fajnie, no to Bregost jeszcze w zasadzie fajnie byłoby zdobyć. Tu komputer, zobaczcie, ruszył na Alkfoot. Okej, czyli jakby mi odpuścił. No to my się teraz pakujemy do Cirith Jaur i obecnie to miejsce jest już zapełnione. Garnizon już niby jest, więc mógłbym zrobić teraz taki magiczny myk, że ja połączę wszystkie swoje oddziały. No i te lepsze bym stąd zabrał do przetrenowania, czyli was wszystkich, i jeszcze powiedzmy, że nie, was zostawię, więc was wyślę, no myślę, że może do Lontangren. Bo tu już mogę na luzie przetrenować. Was mogę tutaj chyba do fortu powysyłać, a te oddziały na północ. Na północ na pewno was chcemy tam wysłać. Do tego ten pan dowódca, bo wy tu macie dowódcę, czyli jest okej. Okay. Tu dowódca też jest. No to niby mógłbyś, chłopie, być zarządcą Gwindu. Co ty na to? No myślę, że byłby to świetny pomysł. A więc teraz tak, was już wywalmy sobie, żeby nam nie przeszkadzali, i wszyscy lecicie na północ. Na daleką, daleką bardzo północ. Dobra, wy teraz pędzicie tutaj, no i zróbcie trap, żeby komputer mnie no za bardzo nie przeuważył. Was prześlę już do tego Chorod całego. I jeszcze chciałbym w zasadzie zerknąć na naszych agentów, bo może jest jakiś agent, który akurat się nudzi. Mam dużo dyplomatów bardzo, ale no z nimi to już nic nie zdziałam. Czyli tak, ty kolego jesteś na fajnej pozycji, ty tak samo jesteś w dobrym miejscu, ty też. Wszyscy widzę, że chyba no zajmują się tym, czym zajmować się powinni. Tak jest, tu jest ok, tu jest bardzo ok. Ciebie wysyłam na północ, ty szefie, no ciebie chyba tu nie potrzebuję, bym chciał, żebyś jednak poszedł troszkę dalej, a więc no odsyłamy cię na pewno w inne miejsce. No i lecimy teraz od dołu. W Alkwoodzie jest jeden obecnie niestety, ale zamknięty w osadzie. W Dunlarach to jest i tutaj ma pozostać. Tutaj szefie, ty mi pokazujesz Halebe Orna, no i wy tutaj raczej macie zostać, więc wszyscy są już ogarnięci. Jest bardzo ok, a tutaj, a no i teraz możemy wydać werbunek, wydać kasę na werbunek. Was na moment, przepraszam. Jestem, wybaczcie, musiałem nos wydmuchać. Na czym skończyliśmy? Na tym, że chcę teraz znaleźć osadę, gdzie nic się nie buduje, no i zarządzić prędko rozbudowę. To tak, tutaj może sobie zróbmy werbunek wargów, by mieć tą kawalerię wszędzie, na każdym kroku tutaj. No i to jest duże miasto, to jest miasto dosyć istotne. To w zasadzie nie głupim pomysłem byłoby zrobienie tego, bo później to mi daje, o, i w ogóle mogę to oddział przetrenować, fantastycznie. Później ten budynek daje mi, zmniejsza mi koszta przetrenowania i to jest super. Dobra, tutaj chyba obecnie nie mogę nikogo fajnego zrobić. Mogę, o, sobie was, powiedzmy, że dowerbować, świetnie, no to na pewno elita nam się przyda. I pozostałe 7 koła wydajmy sobie na coś zarąbistego. Heorot jest tutaj, okej, więc w Heorot w zasadzie możemy was sobie zrobić na pewno i jeszcze do tego was przetrenować, plus zarządzić tych wargów, których wcześniej odwołałem, bo jednak to Dol Guldur było ważniejsze. Dobra, Eruvi. Nie mam tutaj, mam tu garnizon podstawowy, no to chciałbym jeszcze mieć farmy zwykłe w tym miejscu. Na wszelki wypadek warto byłoby zrobić to, no i wszystko pozostałe się buduje, tak jest, poza jedną osadą. No to tutaj już zarządźmy, niech się robi to i osada w całości będzie sfinalizowana dzięki temu. Świetnie, doskonale, elegancja. Kurzników już mógłbym sobie ogarnąć. Ortangardów dajmy do kolejki na pewno. Więcej tu niczego nie mam. No i też ta osada się już maksymalnie rozwinęła. Świetnie, jest już maksymalna, lepsza nie będzie. Ale w ogóle Ortang ma duże bonusy, zobaczcie, kurde. 6 darmowych jednostek, 4 sloty werbunkowe, brama wzmocniona. No niedużo, bo i tak tutaj wiadomo, że łatwo jest tą osadę sobie zniszczyć, bo katapulty są w tym modzie bardzo mocne. Bonus do zadowolenia, mniejsze koszty przetrenowania, no i jeszcze specjalne oddziały. Na Skye, patrzcie na to, mamy coś takiego, bo na Skye oni są tylko i wyłącznie tu chyba dostępni, tak czy nie? Czy jeszcze mogę ich zrobić w jakimkolwiek innym miejscu, które jest tak, no właśnie, świetnie rozbudowane. Pokaż mi teraz werbunek i na Skye, uwaga, tutaj, nie, tu nie ma, czyli na Skye mogę jedynie zrobić w Isengardzie, ale chyba dopiero wtedy, kiedy mam pierścień, czy nie, czy bez pierścienia też jestem w stanie ich wyrobować. Ciekawe, no, nie mam pojęcia. O, o was zapomniałem. Moi państwo, niestety, taka w ogóle muzyczka fajna, takim zajechała mi lekkim Skyrimem, bo to też był taki utwór właśnie na takim instrumencie rozegrany, fajny, ciekawy, a w Skyrimem bym sobie popykał, ale to raczej prywatnie,
Zawsze tak na jesień mi się robi ochota na RPGa. Jeszcze wiadomo, że lato trwa no półtora miesiąca, ale no już warto sobie jakieś plany gamingowe uskuteczniać. Oj, warto, warto, bardzo warto. Boże, te klany, kurde, tyle tych armii tu wysyłają. Ja już chciałbym, no i mi trap nie wyszedł i zobaczcie, umacniałem miasto. No, ale komputer źle to miasto umocnił, bo no za mało oddziałów wysłał do osady. I myślę, że i tak na automacie, albo nawet ręcznie zajmiemy Dunlarach. No i komputer będzie musiał się o to wybić, a tutaj mamy, kurde, zagrożenie dwóch armii i pewnie macie trebusze. Wy trebuszy nie macie, macie za to czterech wodzów, no to chętnie tam padniecie od nas gula, a wy macie trebusze, czyli będę musiał na pewno wysłać moich wargów, to są dwa trebusze. Na tą bramę z tyłu, by jego machiny przechwycić. Zapisujemy i let's go! Poszło bardzo sprawnie i tak się zastanawiam, czy faktycznie lepiej nie byłoby trzymać tych garnizonów mniejszych jak obecnie, czyli nie 20 jednostek, a tak powiedzmy, że z 14 plus garnizonowe ze skryptu, bo dzięki temu komputer tak długo nas nie oblega, przez co strat na skutek oblężenia nie ponosimy i dzięki temu szybciej jesteśmy w stanie wrogiej armii wybić, bo tak gdy nas oblega przez te 5-6 tur, no to 1/3 armii, w ogóle zobaczcie, równiutko tyle samo padło z tej i z tej armii, wow, ciekawe, jeśli nas oblega z 5 tur, no to z 6% armii możemy stracić, a tak zobaczcie, jeszcze raz zbuduję garnizon na ten poziom kolejny, więc byłyby 3 jednostki, no i mógłbym trzymać tak po 12 swoich, co by nam łącznie dawało 15, a 15 na luzie z Nazgulem jest w stanie odeprzeć takie dwie armie, a nawet pewnie i więcej. A więc sami widzicie, że chyba nie ma potrzeby w tak dobrej twierdze trzymania aż tylu jednostek. Bo ta twierdza na razie wszystko zatrzymała. Był taki moment, chyba jedna bitwa, gdzie było tak już niebezpiecznie i na styk, ale szybko udało się to wszystko ogarnąć. No i dobrze, najgorsze jest tylko to, że dewastacja strasznie się tutaj, zobaczcie, negatywnie ona robi. I nie wiem, jak bardzo ona się może skumulować. Czy ona może objąć, powiedzmy, cały obszar prowincji. Wtedy będziemy na przykład stratni z 10 koła. Ciekawi mnie, czy jest taka w ogóle możliwość, czy nie. Nie mam pojęcia. No ale na pewno jakieś tam oddziały trzeba byłoby w tej turze wymienić. I dobra, on nas nie atakuje, tylko się zblokuje. Całe szczęście. W tamtej bitwie w ogóle trzech albo czterech generałów pokonaliśmy, z czego jeden tak zginął praktycznie od razu. A w tej bitwie wcześniejszej, o tą twierdzę na południu, po pierwszej strzale wieżyczka zapłonęła. To było też ciekawe i dosyć oryginalne. Kurde, zobaczcie, ile on tego wysyła. No, więc myślę, że kiedy ta nasz sztandar będzie wypełniony na 3/4, czyli ta armia pełna nie będzie, ale już będzie taka bezpieczna, to wtedy tak to może się utrzymać. I Gorgorod jest oblegany, a Gorgorod jest w Mordorze. Grubo. Oj, bardzo grubo. Dobra, co ja mogę teraz tutaj zdziałać, pytaniem? Nie mam w ogóle kasy na to. Wow, no to jest ciekawa bardzo sprawa, ale możemy na pewno sobie połączyć wszystkie nasze oddziały, tak, wszystkie. I bym chciał przetrenować z pewnością, drodzy państwo, no nie wiem tak naprawdę kogo, może was te fajne oddziały. A dobra, wargowie też się chyba przetrenowują. To są nasi, czy to jest oddział świeżutki? To jest oddział świeżutki. Okej, ale mimo wszystko bym chciał wziąć sobie, wysłać no te takie oddziały. I jeszcze jednego jego mościa, a was odesłać z powrotem. Super. W Isengradzie powstał garnizon i może być jeszcze lepszy. No tak, zapomniałem, to jeszcze nie będzie to maksymalnie ulepszone. Ach, już miałem nadzieję, że tak. Tu nam zżarło 5 koła, bo się to, zobaczcie, rozwija. W tym miejscu możemy pójść sobie w Isenrunie na dungeon. To kolejny chyba slot na szpiega powstanie. Świetnie. Tu zaś chciałbym pójść na razie w nic i na razie olewam całkowicie budowę. Nie mam już na to więcej pieniędzy, niestety. Z Isengradu można by wysłać naszych żołnierzy. Pytanie gdzie? No bo ciebie wysyłam na pewno do Alkwood, to jest pewniaczek. No i was, uwaga, do Dunlarach. A tutaj misja będzie ważna, tylko ja bym chciał, żeby na 100% ci szpiedzy mnie tu wpuścili. A widzę, że coś w tej prowincji nie ma na to dużej szansy. No to mamy dwie opcje. Jeżeli i tak mogę zaatakować pytanie, czy wtedy to szpieg mi to otworzy, czy jedynie balista. Możemy to łatwo sprawdzić, zobaczcie, w taki sposób. Zrobię taki myk i okej, szpieg otworzył, fajnie, bardzo fajnie. Więc chciałem sobie to teraz zaatakować. No i jest to bitwa prosta. A gdy jeszcze, zobaczcie, doślę do tego balisty, no to myślę, że ta szansa powinna się znacząco zwiększyć. What the fuck? Takiego wyniku się totalnie nie spodziewałem, grubo. Dobra, no i kasy jest dużo, więc pójdzie to na pewno na werbunek i na wszystkie fajne rzeczy, a więc. Czym się zajmiemy? Na pewno budową. W pierwszej kolejności to bym chciał zrobić. Teraz, tutaj
Myślę, czy dokończyć budowę tego. Wiecie co, już może to zakolejkuję i zrobię to w ten sposób. Najpierw niech będzie lepsza kuźnia, a potem zajmiemy się wszystkim pozostałym. No i super. Doskonale o to chodziło. W Foldeburgu chciałbym zrobić sobie ten fajny market. Handel musi być. Oj, handel najważniejszy. W Altburgu zaś może storehouse niech będzie tutaj w Onodirit. A dawaj też storehouse'ik, czemu nie? No i super. Ładnie się wszystko rozwija. To tak, tutaj komputer... Aha, teraz uderzę na Lontangren. A to jest Nazgul? To nie ma Nazgula, kurde. To niedobrze, ludziska, to bardzo niedobrze. To czekajcie, weź mi to Onodirit znajdź z powrotem. Ja tam anuluję werbunek, bo muszę jednak mieć te pieniądze na zwerbowanie natychmiastowo oddziałów. I to bardzo natychmiastowo, bo miałem nadzieję, że komputer jednak uderzy od razu. A tu patrzcie, zmienił zdanie i sądziłem, że on na tą twierdzę ruszy, by chcieć ją odbić, ale jednak inaczej postąpił. No to co, na pewno przetrwać nikogo nie mogę, więc zrób mi na szybko tyle żołnierzy, by to zapchać. No i też nie mam garnizonu tutaj, a garnizon wcale nie jest jakiś fajny. Mam na Skyów chociaż, czy nie? Nie mam na Skyów, mam katapulty, no ale to nie jest dla nas jakieś mega fajne. I obecnie Londdir jest oblegany, ale Londdir powinienem na luzie wybronić. Dobra, wylećcie na północ. Teraz tak, ty jakbyś mógł tu zostać i w sumie się kręcić, pokazywać mi co to są za armie wroga. No bo tutaj pan nasz generał wspaniały, możemy już go wysłać na misję. O, tu jest, zobaczcie, jedna wieżyczka, więc Balorn to jest twierdza, która się bardzo niepokoi. Od razu robimy to. No i tobą na pewno trzaśniemy wieżę, jedną tutaj. O, tu już jest wieża zrobiona, ale fort, nie, fort możemy olać. Bo to zawsze może być, Gondor może nas napaść. Zróbmy sobie tutaj teraz wieżyczki. Doskonale, doskonale. Was pakujemy na pewno do osady i was może na moment do tego Karra z całego skitrajmy. Tych kolesi też chciałbym tam mieć. I nie wiem, czy mi tu nie brakuje wieżyczki. Nie, tu wieżyczka widzę, że jest. Czyli tutaj jest bardzo okej. Dobra, no to idziesz teraz, ziomal, gdzieś w tym kierunku. Ciebie też wysłałem już tam. Liczę, że komputer na to dunlarach no, napadnie od razu, że nie będzie czekał, bo na czekanie nie ma czasu. Ani ja go nie mam, ani... No nikt go nie ma, goddammit. Co ci kolesie tutaj, zobaczcie, kminią niedobrego. Wcale mi się to nie podoba, że oni tak tutaj są blisko. Chociaż w sumie chciałem, żeby ta wojna już się rozpoczęła. No i ukrywam, byłoby okej, byłoby bardzo okej. No a tutaj na pewno musi być generał, bez generała nie ruszę dalej, nie ma opcji. No i dalej Nazgule nie wróciły i to mnie bardzo smuci. Ja już się za Nazgulami, moimi przyjaciółmi, stęskniłem i to naprawdę bardzo, ludziska. Oj, naprawdę, naprawdę bardzo. Dobra, reszta załatwiona, to tu będzie pewnie teraz szturm na tą osadę. Co mnie atakuje? Atakuje mnie nic groźnego. Ja liczę, że Londir to jest w ogóle takie fajne miasto. To jest large city, a więc to największe. Dobra, to czyli jest fantastycznie. Jest idealnie. Jednym słowem, idealnie. W Karras trochę przyznam, że obawiam się. Oj, obawiam się, że komputer nas tutaj będzie mógł zaraz dorwać. I że stąd, zobaczcie, ruszy na północ. To nie byłoby fajne. Ale mogę ciebie wysłać już tutaj. I jaki ty masz zasięg w ogóle, chłopie? Ty masz zasięg, pokaż mi, kolego, taki. Czyli ustawienie się tutaj w zasadzie byłoby mądre. Dokładnie. Byłoby to arcymądre. Was stąd mógłbym wysłać w formie zasadzki tutaj i wzmocnimy sobie Chorod. Dunlarach jest już maksymalnie rozwinięte, czyli jest tutaj bardzo stabilnie. Nie ma tych Nazguli. Kurde, długo ich nie ma. Już naprawdę czasu minęło sporo, nie uważacie? Ja myślę, że za dużo już powinny się pojawić. Może wszystkie się pojawią za jednym czasem. Za jednym razem od razu. No bo dwa powinny się pojawić na raz. Potem Czarnoksiężnik. I nie wiem, czy jeszcze nie jeden. Czyli łącznie czekam na trzech czy na czterech Nazguli? Na pewno na trzech. Ale chyba na czterech. Ty, no i zobaczcie, co tu się dzieje. No, trzy armie krasnali, ale dobra, wracają, czyli się tylko zamienili miejscami, no i powracają. A klany uderzają na pana zegarka. Mają dwa tarany, jedną drabinę, czyli będzie bitwa w bramie, bo to na pewno spłonie, to może nawet nie dojdzie. Ja mam trolle, mam pikierów na luzie. Lecimy z tym. Bardzo ładne miasto swoją drogą, takie przejrzyste, nieciasne. Zobaczcie, ile to jest miejsca. Pierwszy raz od dawna nie miałem problemu, żeby jednostki pod Romą rozstawić. Wow, naprawdę się zaskoczyłem bardzo pozytywnie. No to jeszcze was sobie trochę tutaj poprawię. Nazgula tak owrzucimy i raczej nas spokojnie do wybronienia. No pikinierze, zobaczcie, jeszcze mamy trolle. Wszyscy na ludzie dadzą radę. Byleby spłonęła ta brama dosyć szybko. Ta wieża, nie brama, mam taką nadzieję. Łucznicy, nasi piraccy napazają. Mają te ładniejsze pancerze, takie łuskowe. Ale to jest ładna jednostka, naprawdę. Dizaj mają świetny. Serio, lubię takie pirackie oddziały. Kojarzę mi się z piratami z Jarkendaru, z Gotika II. No ja no life Gotika, naprawdę lubię Gotika. Oj, bardzo lubię. Ktoś jakiś czas temu na fejsie, na grupie Total RG pochwalił, że na jakimś bazarku w jakimś mieście udało mu się wyrwać figurkę z edycji kolekcjonerskiej Medievala 2, która była tam paręnaście lat temu, w sprzedaży. Wow, i on to normalnie na jakimś bazarku kupił. Grubo.
gdybym ja takie coś dostał, znaczy zobaczył, od razu bym to kupił. Nie wiem, za ile by to było, no wiadomo, że iluś tam stół bym nie wydał, aż takim kolekcjonerem to nie jestem, ale gdyby to była jakaś, powiedzmy, że uczciwa cena, taka normalna albo korzystna, to brałbym bez zastanowienia, no i sobie gdzieś tam postawił, jako naczelny fan medievalowy. Dobra, niech to już spłonie. O! Wow! Kurde, to niedobrze. To niedobrze, wiecie? Chociaż masz jeszcze drugi taran, kolego. Masz jeszcze drugi taran, okej. Okay. Więc to spowolni oponentów. Niech ta wieża też zaraz spłonie, bo teraz wszystkie wieże powinny się sfokusować na nich. Nasi piraci w zwarciu są po prostu tragiczni, a więc... Zmiana planów, panowie, wy tutaj. Was szybko tu mianuję, bo trolle też byłbym w stanie wysłać. No to lekko to teraz to przyspieszmy. Chcę, żeby ten drugi teren dotarł, bo no, będzie mi w miarę łatwo, jak wiecie, w bramie ich pokonać. Będzie to naprawdę łatwe, dlatego super, gdyby drugi teren dotarł. Ale miłe zaskoczenie, że spłonął akurat tutaj. To już był ostatni moment, już więcej czasu na to nie było, no bo drabiny, widzę, że komputer olał tak całkowicie. Okej, wieża już się cofnęła, czyli was bierzemy sobie z powrotem na dół. Was zapakujmy znowu, no gdzieś tak tutaj. Dawaj, ustaw się, ziomeczku. I dobra, tu już teren dotarł, czyli na pewno musimy się tak ustawić dosyć dobrze, równiutko. Właśnie, że tutaj wrzućmy wszystkim. Chciałbym, co ty robisz, chłopie, dać formację defensywną, żebyście bronili. I zginął, zobaczcie, kapitan mojego oponenta. Zacnie, bardzo zacnie. W ogóle jakbyście mogli strzelać, to byłoby super. No, byłoby naprawdę świetnie. No i co, teraz was tutaj wszystkich zapraszamy. Nojanus jest bardzo gościnny i chętnie was ugości. Zobaczymy, ile później zabili łucznicy. Jestem tego ciekawy. Dobra, ty już, kolego, no klasycznie rzucaj sobie tym, co masz. A to jest piękne. To mi się naprawdę nigdy nie znudzi. To jest dosłownie jakbym grał w Warhammera. I to są jak zaklęcia. To nawet to bywa często mocniejsze niż zaklęcia. Bo, znaczy, nie, dobra, zaklęciami to możemy wybić całą armię wroga. No to jednak najczęściej, jak się komputer ustawi, to faktycznie dużo, a jak się nie ustawi dobrze, no to tak średnio. Dobra, wychodzimy z bitwy, bo niestety nie mam jazdy, by wroga dobić. Straty minimalne. No i takie dwie, trzy salwy zrobiły tysiączkę niespełna. Świetnie. Zabrakło tej konnicy. Dobra, więc no to miasto jest chyba najlepsze z dotychczasowych, bo te wieże są mocniejsze, no jest przejrzyste, jest dużo miejsca, nie jest ciasne. A najgorsze właśnie w medievalu i też często w szogunie jest to, że kiedy w fasadach się ustawiamy, no to jest ciasno i ciężko jest jednostki ustawiać. Fatyli dla przykładu, no tam już nie ma z tym żadnego problemu. Tam jest bardzo fajnie. Dobra, no i się zapakowali na okręty. Nice. Suduri już też jest w miarę zadowolony. To za chwilę będę chciał, jak tam się już ogarnie zadowolenie tak w pełni, wysłać oddziały na północ, na dalsze osady przy rzece. Ale ładnie już nasza frakcja na mapie kampanii wygląda, prawda? Jak jeszcze zdobędziemy Gondor i Mordor, no to już będzie naprawdę super sprawa. Jestem z tej kampanii w ogóle bardzo zadowolony. Jest świetna. Jest mega ciekawa. Od dawna mi się marzyła taka długa kampania Isengardem i aż troszkę szkoda z jednej strony, że już mam to w dużej mierze za sobą i to już się raczej nie powtórzy w najbliższej przyszłości, ale z drugiej strony już się tą kampanią nasyciłem i nie mam takiej potrzeby. Teraz inne frakcje mnie kręcą, jak jakieś elfy, jak coś na wschodzie, może Dorwinion, lubię tą frakcję. Dobra, w Gineyardzie to na razie powiem tak, może niczym się za bardzo, albo dobra, zróbmy to. O, i tutaj będę miał te takie tanie budynki, bo to mam te dwa budynki do mniejszych kosztów. Świetne to jest w tym Fan Grand Campie, bardzo fajne. Dobra, zrób mi teraz, proszę to, żeby te oddziały były znacznie tańsze za chwilencję w przetrenowywaniu. W Bregnas, zobaczcie, mogę coś niby zwerbować. No to w sumie Bregnas jest blisko linii frontu, w takich miejscach chyba koniecznie trzeba zawsze wrobować. Jak tylko jest okazja, no to myślę, że nie ma co czekać. Przy okazji, no mogę wam jedynie dać pancerz z tego co widzę. No to dajmy sobie wszystkim tym ziomalom lepszy pancerz, a dalsze przetrenowanie no to już później. To już na spokojnie, jeszcze nie w tym momencie. To jest właśnie Lond Angren, co jeszcze mamy? W Limhir, Grothad, to na pewno nas nie interesuje. Dunejard jest tutaj i tu na pewno chcę mieć werbunek, obowiązkowo i jeszcze szpiega, świetnie. Dobra, to możemy skipnąć. Dwie osady są oblegane, Cirith, Jaur i coś jeszcze innego. Nie wiem nawet, która to dalsza osada była oblegana. A Balorn się niepokoi, ale już za chwileczkę na pewno będzie ta mieścina zadowolona. No teraz tak, zrób mi proszę tutaj wieżyczkę, na pewno. O to mi chodziło. I dalsze wieżyczki będziesz stawiał tutaj niedaleko. Tu jeszcze bym w sumie jedną zrobił, by to wybrzeże sobie tak fajnie odkryć. No to jeszcze sobie trzaśniemy taką jedną wieżyczkę. Elegancko, bardzo elegancko. Nazguli dalej nie ma. Ile właśnie obecnie mam Nazguli? Ja muszę to zobaczyć. Czyli tak, Nazguli mam Czarnoksiężnika. Co? On już wrócił? A on już wrócił! Mam ciebie, więc dwóch, trzech, czterech, pięciu,
uwaga, 5, czyli jeszcze de facto brakuje mi 4 takich zwykłych no-name'ów, tak? Dobrze policzyłem? Chyba tak. Wow, nawet nie skapnąłem się, kiedy mi wrócił Czarnoksiężnik, tak szybko bardzo, nie? Mega szybko. A nie, bo to mi chyba zginął Kamul, a nie Czarnoksiężnik, to chyba był Kamul. Czy kto to zginął wtedy, pamiętacie? Ja nie pamiętam za Chiny. Dobra, ci się będą robili jeszcze 2 tury, to na nich czekać nie będziemy. Was już wysyłam od razu tam na północ. Was myślę, że możemy do Heorot wysłać. No i tutaj chciałbym tak naprawdę zrobić sobie taki kontyngent, by ich wybić. Czyli wszystkich moich strzelców, jakich mam. No zrobię tak. Będą oni, bo musimy ich na dystans bardzo pobijać. Oni i jeszcze trolle. Czyli sobie ich zaraz dziewniemy. To będzie fajna, taka przyjemna bitwa, by się tego dowódcę pozbyć. Dobra, ty jakbyś mógł mi zrobić wieżyczkę jeszcze gdzieś tutaj. O, tak, zobaczcie, ustawiłem się bardzo na styk. No i wracasz z powrotem do miasta. Save'a trzaskamy. Tu mamy teraz znowu możliwość dosłania wsparcia do Heorot. Tu na razie już niczego nie werbuję. Was będę chciał do Alkwood dosłać, tylko za chwilę, bo obecnie widzę, że Alkwood jest dosyć, no tak, oblegane, tak dosyć groźnie oblegane. No i szpiedzy, nasi piękni szpiedzy. Panowie wszyscy na pozycję. Naszym kolejnym celem będzie prawdopodobnie Baradwin i Bhaile, na pewno, więc ja już tutaj pakuję agentów. Tylko ci najlepsi wejdą, reszta niedoświadczonych żołnierzy niech ginie. Niedoświadczonych nie potrzebuje w swoich szeregach. To jest armia profesjonalna, a nie jakichś kiepów śmiesznych, tylko sami najlepsi elitarni wojownicy właśnie was oczekuje. Dobra, to w ogóle mam za mało. No właśnie, to się powinno coś budować. Zróbmy sobie na pewno to, póki jeszcze finansów mi starczyło. No i gdzie jest reszta szpiegów? Ich tu było cała masa. Ja ich tu wysyłam bardzo dużo i na pewno nie wszyscy jeszcze dotarli do celu. Chwila, bo tylko muszę pamiętać, żeby na pewno tą bitwą zakończyć odcinek, żeby ją sobie od razu stoczyć poza kamerą. To jest mega ważne. No to pakujesz się do Baradwin i to jest nasz cel. Baradwin. Fajna osada, w ogóle fajnie brzmi. Mamy tych Fallen Warriorsów. Przejrzyjmy sobie jeszcze na pewno szpiegów, albo wiecie co, nie, ja już sobie szpiegów myślę, że przejrzę poza kamerą, a tymczasem trzymajcie się ludziska, jak się podobało to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na Face'a, zapraszam na Discorda, linki w opisie, na razie żegnam, hej hej!